Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 38 odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii oraz rozwoju osobistego. Tak jakoś wyszło, że nie nagrałam ostatnio żadnego wywiadu, w przeciwieństwie do mojej serdecznej przyjaciółki Karoliny Sobańskiej. Nie planuję treści na 3 miesiące do przodu. Tak swoją drogą, pozdrawiam Cię, Karolina. Jeśli nie znacie podcastu Karolina Sobańska, podcast, koniecznie polecam Wam posłuchać. Moje treści tworzę raczej spontanicznie i często na ostatnią chwilę. Nawet nie wiecie, ile razy nagrywałam odcinek podcastu w niedzielę o 22.00 żebyście mogli go posłuchać w poniedziałek rano. Nie myślicie sobie, że jestem taka super idealna i zorganizowana. Zdarza mi się odkładać rzeczy na ostatnią chwilę. Zgadnijcie, jaki jest dzisiaj dzień i jaka godzina, kiedy nagrywam dla was ten odcinek. Ale jestem też osobą, która dotrzymuje terminów oraz danego słowa, a zobowiązałam się przed wami, że w każdy poniedziałek będzie nowy odcinek. W związku z tym, że nie miałam umówionego żadnego wywiadu, byłam zmuszona nagrać odcinek solo. A skoro odcinek solo, to usiadłam przed edytorem tekstu, żeby ten odcinek napisać. Możecie się domyślać, że nie mam też listy tematów, więc musiałam coś wymyślić. Gapiłam się w pusty ekran i zastanawiałam się, czego to ja jeszcze o diecie nie powiedziałam. Jedyne co przychodziło mi do głowy, to uderzyć tą głową w stół. Tak się składa, że skończyłam ostatnio pisać książkę. I w tej książce zawarłam całą moją wiedzę na temat odchudzania, budowania zdrowych nawyków żywieniowych, motywacji, samoakceptacji i samodyscypliny. No, generalnie napisałam tam wszystko, co wiem, o czym miałabym nagrać kolejny odcinek. Miałabym parafrazować to, co będziecie mogli przeczytać niedługo w książce. No, mam wrażenie, że powiedziałam już wszystko na temat diety odchudzania, no i czasami czuję się jak zdarta płyta, kiedy poruszam temat diety. I wiecie, co zrobiłam? Zamknęłam komputer. Zamknęłam komputer i poszłam na sernik. No bo co innego można zrobić w takiej chwili bezradności? Do tego cały dzień główkowałam nad yy, tytułem mojej książki. I jak już wydawało mi się, że wymyśliłam coś super fajnego i pasującego do, do mojej książki. To moi obserwatorzy na Instagramie powiedzieli, że pomysł jest do dupy. Tyle główkowałam i zero efektów. No nie miałam innego wyboru, jak tylko iść na ten sernik o smaku białej czekolady z malinami. I w takich właśnie chwilach żałuję, że nie mam szefa, który powie mi, co mam robić, na jakie tematy mam nagrywać podcast i jak mam zatytułować moją książkę. Oczywiście przypominam sobie później, że ja no, do normalnej pracy to nie za bardzo się nadaje, no i przestaję wtedy narzekać i biorę się w garść. Niby nie pracuję ostatnio zbyt dużo, ale moja głowa ciągle jest w pracy. Zastanawiam się nad kolorem książki, nad fontami, nad budową landing pagea, nad promocją, nad wyceną, nad opakowaniami, nad kurierem. No, generalnie jest masa spraw związana z wydaniem książki. Niby nie pracuję fizycznie, ale moja głowa ciągle procesuje. W związku z tym nie jestem w stanie myśleć o niczym innym, więc dzisiejszy odcinek będzie o książkach. O książkach, które ostatnio czytałam albo słuchałam, kiedy nie pracuję. A na koniec odcinka opowiem Wam co nieco o mojej książce oraz o sposobie, w jaki ją wydaję, bo nie wydaję jej z tradycyjnym wydawcą. I nie będzie można jej kupić w księgarni. Nagrałam już jeden odcinek na temat książek. Był to odcinek 23 i dotyczył on 10 książek, które zmieniły w jakiś sposób moje życie. Dzisiaj natomiast opowiem Wam o ciekawych książkach, które przeczytałam lub przesłuchałam w ostatnim czasie. Zacznę od tego, że ja wcale nie czytam fikcji, tak samo jak nie oglądam filmów fantazy oraz science fiction. Nie bardzo też wiem, czym różnią się te gatunki, wybaczcie mi moją ignorancję w tym temacie. Mnie po prostu totalnie nie interesują wymyślone historie oraz gdybanie na temat odległej przyszłości. Czytam zazwyczaj reportaże oraz poradniki. I właśnie takie książki znajdziecie w tym zestawieniu. Czytam prawie codziennie i uważam, że każdy z nas powinien to robić: czytać albo słuchać, jak komu wygodnie. Kiedyś miałam w zwyczaju czytać jedną książkę na raz. Teraz czytam zazwyczaj dwie lub trzy książki i dodatkowo słucham jakiegoś audiobooka. Czasami jest tak, że czytam coś trudnego i kiedy przed snem mam sięgnąć po taką trudną książkę, a jestem zmęczona i mi się nie chce, no to wtedy mam za nadzur też coś lżejszego. Od kiedy namiętnie słucham podcastów, zaczęłam też słuchać książek. Kiedy mam już przesłuchane wszystkie nowe, interesujące odcinki, które wyszły w danym tygodniu, zazwyczaj nie mam już co słuchać we wtorek albo w środę, no i wtedy sięgam po audiobooka. Ja nie mam problemu ze skupieniem się na treści, chociaż wiem, że są osoby, które nie lubią słuchać i którym ciężko jest się skupić. A skoro wy słuchacie podcastów i potraficie się na nich skupić, myślę, że audiobooki też mogłyby przypaść wam do gustu. Radzę wybierać jednak takie audiobooki, które czyta autor. Zazwyczaj słucha się ich trochę lepiej niż takie czytane przez profesjonalnego lektora, ale znowu. To jest moja preferencja i ja tak lubię słuchać. Czytanie książek po angielsku idzie mi zdecydowanie gorzej i wolniej niż słuchanie. Może u Was będzie tak samo. Jeśli chcecie podszlifować swój angielski, spróbujcie posłuchać książek zamiast ich czytać. W aplikacjach takich jak Audible, e, której ja ostatnio używam, możecie przesłuchać próbne 30 minut książki, zanim zdecydujecie się na zakup. Naprawdę warto to zrobić. Ja ostatnio słuchałam audiobooka Stop Doing This Shit, autora książki Unfuck Yourself, którą bardzo wam polecałam. Nie przesłuchałam jednak tego darmowego fragmentu, e, zanim kupiłam tę książkę. No książka sama w sobie jest ciekawa i bardzo wartościowa, natomiast ton głosu autora sprawia, że była bardzo trudna w odbiorze. Autor ciągle podnosił głos, i ja miałam wrażenie, że na mnie krzyczy. Taki sposób przekazu zdecydowanie mi nie pasuje, i myślę, że gdybym przeczytała sama tę książkę, to na pewno o wiele bardziej by mi się spodobała. Muszę Wam się pochwalić, że w tym roku przeczytałam rekordową ilość książek. Jest końcówka października, a ja przeczytałam już 32 książki, co daje średnio 3 książki w miesiącu. Jak ja znajduję czas na czytanie? Ja często powtarzam, że nie mamy zbyt mało czasu, tylko nieodpowiednio nim zarządzamy. Wszystko jest kwestią priorytetów. Zamiast przeglądać internet przed snem, mam taką zasadę, że czytam książkę. Może to być 15 minut, jeśli jestem zmęczona, a może to być godzina. To zależy. Po prostu ostatnia rzecz, jaką robię przed snem, to jest czytanie. Rano również nie łapię od razu za telefon, tylko po przebudzeniu włączam sobie audiobooka. Przez pierwsze 30 minut, kiedy zbieram się na trening i piję poranną kawę, słucham sobie książki. Dodatkowo czytam książki jadąc pociągiem albo lecąc samolotem. Jest jeszcze jeden czynnik, który sprawił, że w tym roku przeczytałam tak dużo książek, mam w sobie ogromnego ducha rywalizacji. Od kiedy zapisuję sobie wszystkie tytuły przeczytanych książek, żeby z wami się móc z nimi podzielić, żeby o niczym nie zapomnieć, mam ochotę czytać więcej i więcej, żeby mieć ich jak najwięcej na tej liście. Kiedy zdarza mi się zaniedbać czytanie, przypominam sobie szybko o mojej liście. Dla mnie jest to super motywator, kiedy zastanawiam się, czy włączyć kolejny odcinek serialu, czy jednak sięgnąć po książkę. Ok, dosyć tego przynudzania. Przejdźmy do książek, które przeczytałam i wam polecam. Powiem tylko o tych najciekawszych, po które warto sięgnąć. Listę wszystkich książek, o których mówię w tym odcinku, znajdziesz na moim blogu www.ofsiana.pl na początku roku przeczytałam dwie kolejne książki Harariego, autora Sapiens, książki, która w ubiegłym roku zrobiła na mnie największe wrażenie. Sapiens to książka o przeszłości, natomiast 21 lekcji na XXI wiek to książka o teraźniejszości. Jeśli tak jak ja nie bardzo orientujesz się w tym, co dzieje się na świecie, to polecam lekturę tej książki. Ja, żyjąc w swojej bańce, nie miałam zupełnie pojęcia, jak bardzo idzie do przodu technologia, biotechnologia, sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość. Poza tym, dowiesz się z tej książki o dewastacji środowiska naturalnego, kryzysie uchodźczym, terroryzmie oraz schyłku liberalizmu. Książka jest lekko niepokojąca, ale polecam ją przeczytać. Z kolei druga książka tego autora, Homodeus, to książka o przyszłości, której czytanie znowu wywołało u mnie lekki niepokój. Na co dzień nie zastanawiamy się, jak ogromny postęp dzieje się w świecie nauki, nie myślimy o tym, że poszukuje się środków przedłużających życie oraz rozwiązań wypierających pracę szarych mieszkańców Ziemi, jak będą wyglądały wojny. Czym będą zajmować się ludzie, którzy zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję? No ta książka robi wrażenie. Kolejną książką był Insight. Książkę Michała Pasterskiego dostałam na gwiazdkę, sama raczej nie sięgnęłabym po tę pozycję. Czytanie tej książki to była trudna przeprawa. Autor zadaje wiele pytań, na które na co dzień nie chcemy sobie odpowiadać. Dowiedziałam się sporo rzeczy o potrzebach człowieka, o samoświadomości i zajrzałam w głąb siebie. Wiele razy zdarzało mi się płakać podczas czytania tej książki, tak bardzo poruszała moje emocje. To taka psychoterapia w domu. W książce są ćwiczenia, które robiłam sobie w myślach, ale ich nie zapisywałam. Nie lubię takiej formy i nie chciało mi się tego robić. Może kiedyś wrócę jeszcze raz do tej książki. Z ołówkiem w ręku. Ok, teraz po tych trudnych książkach czas na coś lżejszego, czyli Factfulness. Autor w bardzo przystępny sposób pokazuje nam, jak mało wiemy o świecie i w jak czarnych barwach go widzimy. Pisze o tym, że większość wybitnych naukowców i wysokiej rangi polityków nie zna odpowiedzi na tak proste pytania, jak ile dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach, jaka jest obecnie średnia długość życia oraz ile dzieci będzie na świecie w roku 2100. Polecam tę książkę, jeśli lubisz być zorientowany w tym, co rzeczywiście dzieje się na świecie. Książka otwiera oczy. Pokazuje, jaki wpływ na postrzeganie przez nas świata mają media, a w szczególności telewizja. Teraz znowu coś smutnego i poruszającego, czyli błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii. Przeczytałam tę książkę z polecenia mojej przyjaciółki Kamili przed wyjazdem do Albanii. Uważam, że to obowiązkowa lektura dla osób, które wybierają się w tamtym kierunku. Nie zrozumiałabym na pewno wielu kwestii, na jakie natknęłam się podczas mojej podróży. Książka jest szokująca, a jej czytanie znowu doprowadziło mnie wielokrotnie do łez. Może tego o mnie nie wiecie, ale bardzo łatwo jest mnie wzruszyć. Przed wyjazdem do jakiegokolwiek kraju staram się przeczytać przynajmniej jedną książkę, która da mi obraz rzeczywistości, z jakim się spotkam na miejscu. Dla mnie to bardzo ważne, żeby zrozumieć bardziej miejsce, do którego jadę. Teraz czas na trzy fantastyczne audiobooki, które umilały mi moją poranną rutynę. Miłosza Brzezińskiego możecie znać z mojego podcastu. Był gościem 34 odcinka i mówił o tym, dlaczego tak trudno jest schudnąć. Miłosz to jeden z moich ulubionych autorów, w tym roku przesłuchałam trzy audiobooki czytane przez Miłosza. Żałuję, że nie mam wersji papierowej, ale z drugiej strony, głos Miłosza i sposób w jaki czyta swoje książki sprawia, że kupiłam wersję audio. Pierwsza z nich to Życiologia, czyli o mądrym zarządzaniu czasem. Opowiada o tym, jak pielęgnować trzy ogrody, jakie mamy w życiu: pracę, dom oraz czas wolny. Opowiada o tym, jak ważne jest dbanie o równowagę i poświęcanie czasu wszystkim trzem ogrodom. Podpowiada, jak zadbać o nasze pasje i po co to właściwie robić. Ja zgadzam się z Miłoszem w 100%. Śmiałam się i przytakiwałam słuchając życiologii. Kolejna książka to Biznes, czyli sztuka budowania relacji. Jest o tym, jak budować relacje w zespole. Jak osiągać ponadprzeciętne wyniki? Odpowiada na nurtujące pytania, między innymi czy jesteśmy genetycznie zaprogramowani do pracy w zespole, na czym polega bycie prawdziwym menadżerem, czy ekspert musi być arogancki, dlaczego uczniom wmawia się, że powinni się doskonalić w obszarach, gdzie idzie im najgorzej. Kolejna książka to Wy wszyscy moi ja. Jest to doskonała książka o nawykach oraz wprowadzaniu zmian w naszym życiu. Uzmysławia nam, jak duże znaczenie ma w naszym życiu otoczenie oraz ludzie, z którymi spędzamy czas na co dzień. Książka jest po prostu genialna. Jeśli chcecie wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu, nie wiem, rzucić palenie, schudnąć, jeść zdrowiej, zacząć uprawiać jakiś sport. To powinniście ją przeczytać albo przesłuchać. Kolejna książka, jaką przeczytałam, to tamtego życia już nie ma. Bardzo dobry reportaż o uchodźcach w Polsce, poruszające historię osób, które opuściły swoją ojczyznę oraz bliskich, żeby znaleźć lepsze życie w Polsce. Książka pozwala lepiej zrozumieć ludzi, którzy uciekają z własnego kraju. Daje zupełnie nowe spojrzenie na ich sytuację. Odwaga bycia nielubianym jest o tym, jak stać się wolnym człowiekiem nie przejmować się opinią innych i cieszyć się życiem. To ciekawa dyskusja doświadczonego filozofa z młodzieńcem, który ma wiele wątpliwości. Dzięki formie rozmowy historia jest bardzo dynamiczna i ciekawa. Widać ewolucję myślenia młodzieńca, który jest przytłoczony życiem. Polecam wszystkim osobom, które chcą uwolnić się od oczekiwań innych ludzi. Następna książka to świadome wybory. Jeśli wydaje ci się, że wszystkie decyzje, jakie podejmujesz, są świadome, muszę cię zmartwić, bo grubo się mylisz. Autor w zabawny i przystępny sposób omawia wiele badań naukowych, które pokazują, jak nasze środowisko wpływa na podejmowane przez nas decyzje. Firma, czyli ty. To książka, którą polecał na swoim blogu Michał Szafrański. Ja jako wielka fanka Michała zamówiłam tę książkę w przedsprzedaży. Ta książka jest napisana z myślą o osobach takich jak ja, które chcą budować <coughs> Ta książka jest napisana z myślą o osobach takich jak ja, które nie chcą budować wielkiej firmy, tylko chcą zachować formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardzo utożsamiam się z podejściem autora. Nie było dla mnie w tej książce nic odkrywczego, mimo to dobrze jest czasami sobie przypomnieć i utwierdzić się w przekonaniu, że wcale nie jestem dziwna i wcale nie jestem odosobniona prowadząc mój biznes w taki, a nie inny sposób. Kolejne cztery książki, o których Wam powiem, przeczytałam w ramach researchu do mojej własnej książki. Uważam, że wszystkie cztery są świetne. Jeśli macie jednak przeczytać jedną książkę, to przeczytajcie moją, bo w mojej książce znajdziecie esencje i konkrety na temat motywacji, samodyscypliny oraz budowania nawyków. Pierwsza z nich to mit motywacji. Od dawna uważam, że motywacja nie wystarcza do osiągnięcia celu. Motywacja działa tylko na chwilę. Raz jest, a raz jej nie ma. Autor tej książki proponuje skuteczną taktykę, dzięki której utrzymamy stały przypływ dopaminy. Autor dzieli się swoimi spostrzeżeniami i strategiami, które na zawsze zmienią wasze podejście do przeszkód oraz celów, zarówno tych osobistych, jak i zawodowych. Druga książka to Samodyscyplina dla opornych. To bardzo cienka i niepozorna książka. Ma zaledwie ponad 100 stron i zamówiłam ją online. Jak ją zobaczyłam, to rozmiar mm, sprawił, że podeszłam do niej trochę sceptycznie. Przeczytałam ją bardzo szybko i byłam pozytywnie zaskoczona, zamiast lania wody oraz niepotrzebnego rozwlekania tematu autor daje samo mięso. Konkretna wiedza na temat samodyscypliny oraz jej znaczenia w naszym życiu. Trzecia książka to Esencjalista. Wiele osób w internecie polecało tę książkę, i w ramach kredytów, które miałam w aplikacji Audible, w końcu ją sobie zamówiłam. Autor opowiada o tym, jak ważne jest samodzielne wybieranie priorytetów oraz skupianie się na rzeczach dla nas ważnych. Opowiada o tym, że warto nauczyć się świadomie odmawiać. Oraz świadomie przyjmować tylko te propozycje, które są zgodne z naszymi wartościami. Ja od dawna kieruję się taką filozofią w moim życiu, więc po raz kolejny nie była to dla mnie książka odkrywcza. W podobnym nurcie jest książka Jedna rzecz, którą polecam wam w tym odcinku o książkach, które zmieniły moje życie. Jeśli nie zetknęliście się jednak z esencjalizmem, to bardzo ją Wam polecam. Ja przesłuchałam ją po angielsku, więc, mimo wszystko, nie żałuję czasu, jaki na nią poświęciłam. I ostatnia książka, którą Wam polecę, to Atomowe Nawyki. To książka, którą również przesłuchałam po angielsku i uważam, że jest genialna. Jeśli masz problem z budowaniem pozytywnych nawyków i chcesz zmienić coś w swoim życiu, polecam tę książkę z całego serca. Chciałam ją przesłuchać od momentu, kiedy Marcin Iwódź polecił ją w podcaście Finanse bardzo Osobiste. Od razu wiedziałam, że mi się spodoba. Autor ma wiele błyskotliwych spostrzeżeń dotyczących rzeczywistości. Nie mogłam się od niej oderwać. Dobrze, to by było na tyle. To było 16 książek, które przeczytałam w tym roku i które mogę polecić Wam z czystym sumieniem. Pod koniec grudnia opublikuję na blogu listę wszystkich książek, które przeczytałam, także tych, które nie do końca przypadły mi do gustu. Mam nadzieję, że któraś z tych książek, które poleciłam, spodoba się Wam i przeczytacie ją z mojego polecenia. Jeśli tak się stanie, to koniecznie dajcie mi znać. W związku z tym, że zdradziłam Wam już na początku tego odcinka, że wkrótce moja książka trafi do sprzedaży. Chciałabym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Osoby, które obserwują mnie na Instagramie, już to pewnie wiedzą. Moja książka powstaje w modelu self-publishing, czyli samodzielnie i bez wsparcia tradycyjnego wydawcy. Na razie projekt książka jest w trakcie realizacji. Nie wiem, czy ten projekt okaże się sukcesem czy porażką. Nie wiem, czy czytelnicy bloga oraz Wy, słuchacze mojego podcastu, Kupicie tę książkę i czy jej treść Wam się spodoba? To dla mnie jedna wielka niewiadoma. Generalnie nie lubię podejmować zbyt dużego ryzyka, ale jestem też optymistycznie nastawiona do życia. Nie grasz, nie wygrasz oraz żyje się tylko raz to dwie domeny, którymi zazwyczaj kieruję się podczas podejmowania wielu decyzji. Póki co idzie mi w życie całkiem nieźle. Na razie chciałabym powiedzieć Wam o głównych powodach, dla których wydaję tę książkę na papierze i dlaczego wydaję ją sama. Natomiast na początku przyszłego roku mam w planach nagrać odcinek o tym, jak samodzielnie wydać książkę i opowiedzieć o tym, ile to kosztuje. Teraz Wam jeszcze nie powiem, bo jeszcze wszystkiego nie wiem. Dlaczego zdecydowałam się na self-publishing? Jest wiele powodów, dla których zdecydowałam się na samodzielne wydanie książki, chociaż dostałam już propozycję napisania książki od wydawnictwa. Tę propozycję odrzuciłam, bo nie miałam wtedy na książkę żadnego pomysłu, a nie wyobrażam sobie napisać książkę dla napisania książki. Zazwyczaj na początku roku piszę sobie jakieś cele oraz plany, które chcę zrealizować. No i w planach na no rok 2019 miałam napisanie e-booka o skutecznym odchudzaniu. Po tym jak wydałam już e-booka z roślinnymi przepisami oraz jak stworzyłam diety do mojego sklepu online, zaczęłam w czerwcu pisać e-booka o odchudzaniu. Miał być on wydany jedynie w formie elektronicznej, tak jak moje poprzednie publikacje. To byłoby bezpieczne rozwiązanie. Ja doskonale wiedziałam, jak wydaje się e-booki, nie musiałabym niczego nowego się uczyć, nie musiałabym przejmować się drukiem oraz wysyłką, nie podejmowałabym żadnego ryzyka. W momencie kiedy kończyłam pisać treść e-booka, zaczęłam miewać coraz gorszy nastrój. Wstawałam rano, szłam na trening, jadłam śniadanie, później przez kilka godzin pisałam. Byłam tak skupiona na pisaniu, nie chciałam się rozpraszać, że zgubiłam po drodze radość z codzienności. Zainspirowana książką Jedna Rzecz, która poleca skupiać się na jednym projekcie w jednym czasie, nie robiłam nic innego, tylko pisałam. W końcu zaczęło mnie to przytłaczać, moje życie stało się cholernie nudne. A ja nie mogłam sama ze sobą wytrzymać. Zresztą, może pamiętacie, że na Instagramie wspominałam, że miewam trochę gorsze dni. Postanowiłam wyjechać wtedy na weekend, bo chciałam odpocząć od tej książki. Spotkałam się z moim starym przyjacielem, z którym rzadko się widuję, bo mieszka w innym mieście. Opowiadaliśmy sobie, co działo się u nas przez ostatnie kilka miesięcy. On opowiadał mi jakieś szalone historie i przeboje ze swojego życia. A ja powiedziałam mu, że mam życie, o jakim marzyłam, i że jednocześnie zupełnie nie jestem szczęśliwa. Chciałam pracować z domu, chciałam mieć czas na treningi i gotowanie, chciałam mieć czas na czytanie książek i wyjazdy. Nie chciałam zbyt dużo pracować, no i w końcu to wszystko miałam, a jednocześnie. Nie byłam szczęśliwa, byłam totalnie znudzona. On tylko się zaśmiał i zapytał: Czy ja naprawdę tego nie widzę? Czy ja nie widzę, gdzie leży mój problem? Powiedział mi coś oczywistego, czego ja zupełnie nie byłam świadoma. Powiedział, że ja potrzebuję wyzwania, muszę mieć ambitny cel, do którego będę zmierzać w swoim tempie. Nie mogłam uwierzyć w to, jak proste było rozwiązanie moich problemów egzystencjonalnych. Zasugerował, że powinnam tę książkę wydać samodzielnie, w wersji papierowej, zamiast iść na łatwiznę, wydając e-booka. Po powrocie z tego weekendu, pod koniec sierpnia, podjęłam decyzję, że robię to. I nie zgadniajcie, co się stało. Wszystkie moje problemy zniknęły jak ręką odjął. Zajęłam się czytaniem o self-publishingu, szukałam drukarni i planowałam koszty. Bardzo podekscytowałam się nowym celem. Podsumowując tę historię, wydaję tę książkę w wersji papierowej samodzielnie, głównie z egoistycznych powodów. Wydaję ją, bo to jest duże i ciekawe wyzwanie. Napisałam ją jednak z innego, nieegoistycznego powodu. Napisałam tę książkę dla kobiet takich jak ja kiedyś. Przez ostatnie lata nastąpiła we mnie diametralna zmiana, o której możecie nie wiedzieć, znając mnie od niedawna, tylko z podcastu. Teraz jestem pewna siebie i znam swoją wartość, ale kiedyś zdecydowanie tak nie było. Napisałam tę książkę dla kobiet, które tak jak ja kiedyś. Mają trudność z zaakceptowaniem siebie, ze zbudowaniem poczucia własnej wartości oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Teraz totalnie wierzę w to, że kobiety mają w sobie ogromną siłę i mogą dokonywać wielkich rzeczy. Muszą tylko w to uwierzyć, a później zbudować w sobie samodyscyplinę i dobre nawyki. Zradzę Wam przedpremierowo, o czym będzie ta książka. Bo to nie jest zwykła książka o odchudzaniu, tak jak zakładałam na samym początku. Książka składa się z trzech części. Jedna z nich to podstawy dietetyki, tak po ludzku, moimi słowami, tak jak opowiadam o dietetyce w moich podcastach. Kolejna część jest o praktycznym podejściu do diety i zdrowego odżywiania, o tym, jak komponować posiłki, jak robić zakupy i co jeść, żeby otrzymywać długotrwałe efekty. Najważniejsza moim zdaniem jest jednak pierwsza część książki, czyli psychologiczne podstawy skutecznego odchudzania. Bo moim zdaniem dieta to nie wszystko. Możemy przeczytać 100 książek na temat zdrowego odżywiania, możemy nawet skończyć studia z dietetyki. Jeśli nie będziemy wiedzieć, czym jest motywacja, samodyscyplina, jeśli nie zrozumiemy, jaki wpływ ma na nas otoczenie, jeśli nie zaakceptujemy siebie. To nie osiągniemy długotrwałego efektu, o który nam wszystkim przecież chodzi. Schudnąć to nie jest wielka sztuka. Sztuką jest zachować nową masę ciała, pokochać siebie i nie bać się później jedzenia. Żałuję, że nie było takiej książki na rynku 8 lat temu, kiedy ja zaczynałam się odchudzać yy, i czytałam bzdurne porady w internecie, które w moim przypadku. Poskutkowały anoreksją i zaburzoną relacją z jedzeniem przez kolejne kilka lat. Mam nadzieję, że moje racjonalne podejście i moje doświadczenie pomoże kobietom schudnąć skutecznie i cieszyć się długotrwałymi efektami, które przełożą się także na życie osobiste i zawodowe. Moja decyzja o samodzielnym wydaniu książki na pewno nie zostałaby podjęta, gdyby nie Michał Szafrański z bloga Jak oszczędzać pieniądze. Michał to najlepsza osoba w internecie i zawdzięczam mu naprawdę dużo. Michał sam wydał książkę Finansowy Ninja, a później opisał cały proces szczegółowo na swoim blogu. To, co napisał na blogu, to jest złoto. Przeczytanie jednego artykułu zajmuje blisko godzinę, a takich artykułów powstało na jego blogu kilka. Ja byłam z nimi na bieżąco, pomimo tego, że nie planowałam jeszcze wtedy własnej książki. Czytając jego historię oraz jego drugą książkę zatytułowaną Zaufanie, waluta przyszłości, wiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek napiszę książkę, to wydam ją samodzielnie. Michał odniósł spektakularny sukces. Sprzedał ponad 80 tysięcy egzemplarzy swojej książki i pokazał wszystkim, że self-publishing nie jest tylko dla wybranych. Na koniec przeczytam Wam jeszcze fragment wpisu z bloga Michała. Samodzielne publikowanie książek jest trudne i wymaga dużo pracy. Niemniej jednak uważam, że warto podjąć się tego wysiłku, o ile macie już zbudowane audytorium i głowę na karku. Nadal uważam, że największą pracę nad książką wykonuje jej autor i to on powinien być głównym beneficjentem jej sukcesu. Niestety, w tradycyjnym modelu wydawniczym wcale tak nie jest. Przed jednym chcę Was jednak już teraz przestrzec: wydawcy i osoby, którym zależy na zachowaniu statusu quo. Będą dyskredytować to, co osiągnąłem, mówiąc: Michał Szafrański jest wyjątkiem. Jeśli myślicie o wydaniu własnej książki, to nie dajcie się zwieść w tak prosty sposób. To oczywiste, że wydawcy zawsze będą wam wmawiać, że lepiej współpracować z nimi. W końcu walczą o swoje być albo nie być. Jestem święcie przekonany, że pokazanie przeze mnie kulis sprzedaży finansowego ninja jest im mocno nie na rękę. Nie bez powodu kryją się ze wszystkim. Przykładowo, od wielu wydawców nigdy nie dowiecie się ani jaki nakład miała konkretna książka, ani ile wyniosła jej sprzedaż i ile zwrotów zalega w ich magazynach. Coraz częściej za to wydawcy proponują początkującym autorom samodzielne sfinansowanie druku książki. Przerzucają w ten sposób całe ryzyko na autora, pozbawiając go jednocześnie większości zysków w przypadku, gdyby książka okazała się sukcesem. Odradzam wchodzenie w takie współprace. Skoro macie ryzykować, to lepiej robić to na własny rachunek. Liczcie, kombinujcie, walczcie o swoje. Szukajcie swojego miejsca i swojego sposobu na to, jak wydać i zarobić na swojej książce. To prawda, że nie każdy powinien być self-publisherem, ale jeszcze większą prawdą jest, że dużo więcej osób niż obecnie może z powodzeniem wydawać książki samodzielnie. Internet jest świetnym sposobem docierania do potencjalnych klientów i zapewne potraficie go używać lepiej niż tradycyjni wydawcy. Jestem też przekonany, że w promocję własnej książki włożycie dużo więcej energii i serca niż jakikolwiek z wydawców. To prawda, że jako autor możecie nie osiągnąć tak spektakularnych rezultatów jak moje, ale z drugiej strony nawet 10% tego, co udało mi się wypracować, byłoby zapewne bardzo satysfakcjonującym wynikiem dla wielu autorów. To jest warte przynajmniej solidnego przeliczenia i przemyślenia. Gdyby nie Michał, jego podcasty oraz jego wpisy na blogu, nigdy w życiu nie rozważyłabym wydania książki samodzielnie. I właśnie dlatego opowiadam Wam o kulisach powstawania mojej książki. Może ktoś z Was kiedyś też będzie chciał wydać własną książkę. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie inspiracją do sięgania po swoje marzenia. Michał dał mi nadzieję, ale nadal mam bardzo dużo obaw. Wiele rzeczy może pójść nie tak. Największym minusem jest to, że wszystko jest na mojej głowie i to ja w 100% ponoszę ryzyko. Książka jest już napisana, ale mnie czeka jeszcze masa pracy. Muszę konsultować skład książki z grafikiem, rozmawiać z drukarnią, znaleźć najlepszy sposób wysyłki, ustalić cenę sprzedaży, stworzyć landing page, zaplanować strategię sprzedaży. To jest dużo obowiązków, jak dla jednej osoby. Dla mnie to jest ekscytujące, bo uczę się nowych rzeczy, ale rozumiem, że nie każdemu by to odpowiadało. Największe ryzyko związane z samodzielnym wydaniem książki to to, że zamówiony nakład książek się nie sprzeda i wtopimy masę pieniędzy. W związku z tym tracimy też dużo czasu. Od czerwca zajmowałam się głównie pisaniem i nie skupiałam się na zarabianiu pieniędzy. Żyłam głównie z oszczędności oraz sprzedaży produktów elektronicznych w sklepie. W tym czasie mogłam zarabiać pieniądze, a ja pisałam książkę. W przypadku wydania książki z tradycyjnym wydawcą, rolą autora jest napisać książkę, a resztą zajmują się inni ludzie z wydawnictwa. Ryzyko jest właściwie żadne. Niestety w takim układzie autor zarabia jakieś 5% ceny okładkowej, czyli często jest to jakieś 3 zł od jednego egzemplarza. Mam świadomość, że mogę bardzo dużo stracić, ale mogę też o wiele więcej zyskać. Jeśli mam być z wami szczera, to marzę o sprzedaniu tysiąca egzemplarzy. Będę wtedy przeszczęśliwa. Przedsprzedaż książki ruszy na początku listopada i na pewno Was o niej poinformuję. Wysyłkę książek planuję na początek grudnia. Osoby, które kupią książkę jako pierwsze, na pewno będą miały zagwarantowaną darmową wysyłkę oraz mój autograf. Mam nadzieję, że odcinek o książkach był dla ciebie ciekawy i inspirujący. Mam nadzieję, że nie zanudziłam cię na śmierć. Dziękuję ci bardzo za wspólnie spędzony czas i życzę ci miłego dnia. Ja wracam do pracy nad moją książką, a ty się trzymaj i do usłyszenia.